Siemaneczko widzowie, kolejny odcinek z Growcastle. Nie za bardzo cokolwiek zrobiłem poza odcinkiem, oprócz bicia 15 milionów pieniędzy i wbicia 10 poziomów. I tak w sumie patrzyłem, na co chciałbym to wydać. I albo na pieniądze, albo na szansę na kryta. Z 10 poziomów nie zrobimy tego na full, więc podlepszymy sobie to dwa razy, może tak o zrobimy. No i ostatnie 6 poziomów, które nam zostanie, wpakujemy w krytyka. Będzie równe 10% szans, czyli co 10 strzał z szansą na trafienie krytyczne. Wydrobiłem też, wydropiłem, Boże, nie wiem, co już chwilą powiedziałem, jakkolwiek to słowo zabrzmiało, ale jeszcze w sumie przypomniało mi się, że jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę, motywuje mnie to do tworzenia większej ilości treści, no i chyba tyle. Ogólnie to troszeczkę przedmiotów mi się tu pojawiło w ekwipunku, nie wiem, czy dużo, czy nie, bo teraz jak mi się filmik dodawał przez 20 minut, to biłem smoka, ponieważ miałem już full kryształów, więc przestałem bić te fale, no. Ale nie będziemy chyba sobie nic dawać. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, wypadł mi pierścień, który daje cooldown. Tylko teraz go tutaj znaleźć to będzie delikatny problem, co nie? Więc lightning na pewno wypadł. Lightning będzie fajny na Zeusa, ale też cooldown. Cooldown też mi wypadł. Tylko nie pamiętam, czy to aby na pewno był pierścień, czy to nie był czasami któryś z przedmiotów, critical damage. Nie no, tak szczerze, przeklikiwanie tego to jest totalnie monotonna sprawa. Okej, cooldown, minus 3,6%. Procenta. Nie jest to jakoś super dużo. 3,5? 3, a, dobra, 3,5. Nie, 3,6. Co ja przed chwilą powiedziałem? Dobra, i teraz jeżeli sobie wejdziemy na naszego ziomeczka, który jest tutaj i wybierzemy sobie ten przedmiot, który skraca cooldown, czyli to był chyba ten przedmiot środkowy, to ma 0,02 sekundy cooldownu mniej. Nie jest to jakoś dużo, co nie? Ale w momencie, kiedy? Czekajcie, tak procentowo to jest dosyć sporo, tak szczerze, bo to jest jakoś 10... Nie, dobra, może przesadziłem. Czekajcie, ile tu jest cooldownu? Okej, czyli na 33 strzały ma jeden dodatkowy, tak jakby. Nie wiem, czy to jest dużo, tak szczerze. Wydaje mi się, że na pewno trafi nam się w przyszłości lepszy taki pierścień, ale na razie możemy go tutaj trzymać. Nic nam to nie zmienia, tak jakby. Możemy sobie też damage, ale lightning damage. Na pewno mamy tutaj lightning damage. Jak wydropiłem tyle tych modów, to który z nich musi po prostu, musi. Attack speed, to nie to. Cooldown. Kolejny młotek, który daje cooldown. Okej, dobra. Damage plus 41, lightning damage plus 12%. Tak, to jest to, co chcemy. I teraz w momencie, kiedy sobie to wyposażymy, obrażenia nam się zwiększyły. Czekajcie, bo to się chyba nie zresetowało. Jakim cudem? Patrzcie, lightning damage o 12%. Zdejmiemy to sobie. Mamy 110 obrażeń. W momencie, kiedy to założymy, powinniśmy mieć o 110 obrażeń więcej, tak? Tam było 12% prawie. A to nam daje jedynie, czekajcie, 1010. Teraz muszę szukać tego młotka. No nie wierzę. Dobra, czekajcie, 1010. I gdzie jest młotek, który... Attack speed nie. Knockback chance nie. Lightning damage. Patrzcie, 12% prawie. Powinno dać nam to 120 obrażeń. Tymczasem daje nam to tylko 79. Dlaczego to tak działa, widzowie? Możecie mi napisać w komentarzu. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ale to jest smutne, tak szczerze mówiąc, bo wydawało mi się, że to da nam troszeczkę więcej obrażeń. Okej, to teraz musimy się zastanowić, czy chcemy mieć o 50 obrażeń więcej, czy atakować częściej o 3%. W sensie, że młotek na cooldown zamiast na lightning damage tutaj sobie wziąć. Więc chciałbym chyba tego ziomeczka zrobić tak full pod cooldown, więc musimy sobie znaleźć teraz młotek, który zmniejsza nam cooldown. Tylko gdzie on jest? Mam za dużo tych przedmiotów, a ich będzie jeszcze więcej. Wiem jak coś, że mogę sobie przerabiać te przedmioty na kryształy, ale no na razie chciałbym je zbierać jednak. Okej, stun chance raczej nie, attack speed też raczej nie. Cooldown, okej, weźmy sobie to. I teraz mamy 5,5 sekundy cooldownu, czyli o pół sekundy nam się to zmniejszyło, jak dobrze to rozumiem. Nie jest to jakoś super dużo, ale zawsze moglibyśmy podlepszyć te przedmioty, co by pewnie dało nam kolejną sekundę, czyli już atak co 5 sekund, a na starcie przypomnę, że było 9, więc jest dobrze. Mamy 15 milionów pieniędzy i 60 diamentów. I diamenty, tak sobie myślałem, że chcę władować w to, te podlepszenia, których jeszcze tutaj nie mamy. Tylko, że... Jakby to powiedzieć, widzowie, nie wiem za bardzo, w które chcemy iść. W ogóle to dużo bije, czy nie za bardzo? Plus 500, damage tu... Aha, 70 obrażeń. No to nie są za potężne obrażenia. Tutaj jest 41, weźmy sobie to może na początek. Wygląda to fajnie, ten minigun. Więc weźmy sobie to.
Zobaczymy, jak to będzie działać. I tutaj też coś. Aha, w ogóle możemy to sobie podlepszyć. I podlepsza to się za kryształy, jak rozumiem. Jeden kryształ, tak? Czekajcie, nie chcę tego klikać, bo wtedy nie będziemy mieli 30 na następne. Ale raczej dobrze to rozumiem. Tutaj na dole mamy takie bardziej defensywne, co nie? W sensie to zwiększa obrażenia. Tak. Zwiększa obrażenia naszych ziomeczków. Z tego co widzę, to my poszliśmy bardzo pod lightning damage, czyli pod obrażenia od piorunów, więc kupimy sobie to. 10% obrażeń zawsze się przyda. Dobra, i teraz mamy dodatkowo w sumie, dodatkowo zmieniony zamek o dwie wieże, na które poszło 60. Czekajcie, w ogóle tak z ciekawości. Okej, jeszcze tutaj dwie sobie dokupimy, ale to w następnym odcinku, jak w farmie 60 diamentów. Okej, dobra, coś chcemy sobie jeszcze doinwestować na pewno, te 15 milionów. I dzisiaj będziemy robić podejście do Red Dragona. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coś się zacięło, nie wiem dlaczego. Czy to problemy z internetem, ale ja czasami mogę mieć problemy z internetem, no bo mój internet nie jest najstabilniejszy. Ale dobra, aha, dobra, nie może się połączyć. Niedobrze, widzowie, niedobrze. To chyba jednak nie zabijamy sobie Red Dragona, bo bym musiał, żeby sprawdzić połączenie Wi-Fi, zminimalizować gierkę, a tego nie chcemy robić. Chyba że zaraz sobie zrobimy drugie podejście do tego. Jak w sensie, no spróbujemy wejść na tego smoka, jak tutaj coś przyjmiemy. I co? Tutaj daje nam tylko pieniądze, więc raczej nie chcemy sobie nic tutaj przyjmować. Niby moglibyśmy przejąć, żeby mieć więcej mamony, ale nam na tym nie zależy. My chcemy zwiększyć nasze obrażenia, czyli iść walczyć z tutaj o naszymi oponentami, dzięki którym zdobędziemy dodatkowe obrażenia. Tutaj sobie użyjemy to. Młotek przez przypadek użyłem. Jak już klikałem, to wszystko, więc troszeczkę słabo, że w ogóle to użyłem, ale patrzcie. Oni biją mi tyle, że praktycznie ten nasz łucznik nasz leczy za tyle, ten o tutaj. On nam leci po te 10 obrażeń. Ten, który podlepszaliśmy w poprzednim odcinku, jak nie widzieliście tego poprzedniego odcinka, to zachęcam do sprawdzenia. Okej, tak w zasadzie prawie praktycznie zdrowia nie straciliśmy. Jeszcze dodatkowo warto dodać, że tego naprawiacza naszego użyłem totalnie za wcześnie. Więc no tym bardziej poszło dosyć łatwo. Dobra, teraz nie będziemy używać go za szybko, poczekamy do końca, jak będziemy mieli mało zdrowia. Chociaż mam wrażenie, że do takiej sytuacji nie dopuścimy, że będziemy mieli mało zdrowia. Patrzcie, jak to życie leci. I każdy taki zamek zwiększa nasze obrażenia o 1,5% z tego co pamiętam. Więc jeżeli sobie zrobimy 3, to mamy łącznie 4,5 obrażeń więcej, czyli praktycznie 5%. A smoka chyba zbijaliśmy do połowy, więc musimy podwoić nasze obrażenia. Jeszcze nawet jak zaraz będziemy mieli problem, w ogóle tu 2% już jest, okej, to nawet więcej nam daje. Okej, to było chyba 500, więc teraz pójdziemy sobie bić 550. I jeszcze tak jak przed chwilą mówiłem, mówiłem, ale nie dokończyłem. Mamy 15 milionów pieniędzy, prawie 15,5 miliona, więc doinwestujemy sobie jeszcze nasz zameczek, więc będzie nam szło to jeszcze lepiej. No i mam nadzieję, że uda nam się. Z tego co, tak jak w sumie wywnioskowałem z walki poprzednio z tym smokiem, to jeżeli zbijamy mu HP do połowy, to wystarczy, że będziemy mieli dwa razy więcej obrażeń życia i go pokonamy. Tylko że raczej te nasze podlepszenia nie dadzą nam dwa razy więcej życia, niestety. No ale cóż. Ale na pewno teraz będziemy mieli więcej obrażeń. Tutaj jest tylko 1%, przed chwilą było 2. No ale cóż, trudno. I co, teraz chyba został nam to 600, tak? Tak, to było przed chwilą 550, więc idziemy bić sobie ten zamek 600. I w momencie, jak będę widział, że już są problemy z przejmowaniem tych zamków, to po prostu podlepszę, po prostu wpakuję te 15 milionów albo w łuczników, albo w nasz zamek, żebyśmy nie walczyli bez sensu i żebyśmy nie przegrali czasami. Moglibyśmy też tego naszego Hirosa trochę podlepszyć. On i tak trzaska dużo obrażeń, ale wiecie, zawsze mógłby więcej. Tym bardziej, że ta gra jest chyba tak skonstruowana, że to ten Hiros najwięcej zadaje obrażeń. Okej, zbili nam niedużo w sumie tych obrażeń, tak szczerze. Chyba 800? A, 1000 nam zbili. Dobra, tutaj jest już 1,5%. Okej, teraz ten zamek 650, ale zanim pójdziemy go bić, to chyba sobie coś podlepszymy. Tylko co chcemy sobie podlepszyć? Tego ziomeczka, czy nie za bardzo? On ma w ogóle 2000 obrażeń. Trochę sporo. 150 tysięcy kosztuje jedno podlepszenie, więc pewnie moglibyśmy rzucić go na 3000, ale nie wiem, czy jest sens. Tutaj to bije 1000, to bije tylko 250. Czemu tak mało? Czekajcie, to ma 60 poziom, to ma 57. Okej, dziwne trochę według mnie.
że to jest na tym samym poziomie co tamto, a i tak takie same obrażenia. My na pewno to mamy podeprzone na ten trzeci poziom, czekajcie. No tak, są cztery te kółka, tutaj są tylko trzy, tutaj są tylko dwa. Dziwna sprawa. Nie mam pojęcia dlaczego tak. Ten w ogóle bije 255. Aha, tyle samo co ten. Dobra, to wykrakałem. Nie jest jednak tak źle tam. Okej, okay, to co, podeprzamy sobie zamek do 10 milionów. Czyli 1000 HP więcej mamy. Nawet troszeczkę więcej. Chyba 1500 HP więcej, czyli o jakąś 1/4 więcej. To jest takie o 25% mi się wydaje. Okej, okay, dobra. I teraz co chcemy pozostałe 10 milionów zainwestować w tą typiarkę? Ona bije ogólnie 184. Możemy jej zwiększyć damage, ale dobra. W ogóle to wypadło, to jest broken. Patrzcie na to. W ogóle nie wiem jak działa ta gra, ale coś tu z matematyką nie działa. Ma 180 obrażeń. W momencie, kiedy założymy jej ten przedmiot, który daje 73, powinna mieć 157, a ma o wiele więcej. Ja wiem, że nie powinienem może narzekać, bo to jednak dla mnie plus, ale denerwuje mnie to delikatnie, że to nie działa tak, jak powinno. Attack speed o 6%, critical damage. Kurczę, tak patrzę, to tutaj chcę podlepszyć. Fajny by był gold, bo ona dosyć szybko strzela. Attack speed też by był fajny, bo by strzelała jeszcze szybciej. Attack speed 6,8. Dobra, weźmy sobie ten attack speed na nią. I czekajcie, 115. Aha, dobra, attack speed nie pokazuje nam, o ile się obrażenia zwiększają. Dobra, czaję. Chcemy sobie to podlepszyć delikatnie. Ile mam pieniędzy? Nie widzę. Dobra, podlepszę sobie to delikatnie, póki możemy. Okej, okay. Na który poziom? Na 20 sobie podlepszymy? Nie widzę, ile pieniędzy nam ucieka, bo tam trochę szaro jest. Ale dobra, lecimy na 20 poziom to podlepszyć i będzie git. Tak praktycznie chyba to miało 70 obrażeń, coś takiego w górę. Dobra, jest 21, 22. Okej, okay. 150 musimy dobić. Dobra, jest 150 obrażeń dzięki temu przedmiotowi i musimy teraz wyjść. Jest 315, 455 obrażeń. Dobra, to mi się podoba. Wpakujemy w nią może do 6 milionów, coś takiego. Więc 539 obrażeń z tych, które miała chyba 100, 150, 170. O, tak o było, 170. Więc jest znaczna poprawa. Ten mi się wydaje totalnie bezużyteczny, tak szczerze, w naszym deku. Nie wiem, chyba będziemy chcieli go na kogoś wymienić, tylko że póki co nie mam pojęcia na kogo. Ale wydaje mi się, że możemy jakoś lepiej ten dek zbudować. W zasadzie, okej, 6 milionów mamy. Dobra, kogo chcemy sobie podlepszyć? W ogóle pewnie mam tutaj jakiś lightning damage, znaczy lightning, podlepszenie od ognia, więc tutaj też fajnie by było sobie dać jakiś ogień, jakiś oprócz 42 obrażenia, to cooldown nie. Cooldown nie, fire damage plus 11%. Tylko na ten moment, jakbym miał być szczery, to da nam o wiele więcej niż te 11%, więc sobie to weźmy. Kurde, teraz nie znajdę tego miecza, gdzie on był. Tutaj był, nie, to jest cooldown, stun, cooldown, critical, fire damage, cooldown. Dobra, lecimy sobie po kolei, na szybko klikamy, żeby to znaleźć gdzieś tutaj. Nie wiem, czy czasami krzywo nie kliknąłem. Nie, dobra, dobrze kliknąłem. Kurde, pewnie kliknąłem we wszystko, tylko nie w to. Okej, dobra. Słuchajcie, ile to nas zwiększyło obrażenia? Jest 200. A, o stówkę. Okej, dobra. W miarę ciekawie, bo tutaj jest tylko 42. Ale podlepszymy sobie to też na 20 poziom. Najbardziej optymalny poziom podlepszenia tych przedmiotów to jest 51, 55, dalej się nie opłaca. Ale żeby wbić 55, to i tak trzeba mieć dużo szczęścia, więc na razie nie będziemy robili. Wbijajmy sobie może na 25 nasze przedmioty. To jest chyba taki git. Nie są jeszcze takie drogie, bo 70 tysięcy kosztowało jedno podlepszenie. Okej, okay. Dobra, to jednak cofam moje słowa, że nie jest to wcale takie drogie. Podlepszmy sobie, weźmy sobie to. To zwiększyło nasze obrażenia. O, czekajcie, o ile? Czekajcie, jest 106, jest 307, czyli o jakieś 260 obrażeń, czyli mega dużo. Dodatkowo sobie podlepszymy to jeszcze wyżej, póki nas stać, czyli może do 100 tysięcy mniej więcej. Aha, nie stać nam do 100 tysięcy, a dobra, jest 100 tysięcy. 487 obrażeń, jest troszeczkę różnica w porównaniu do tych innych naszych magów, ale to dobrze, że aż tyle obrażeń. Dobra, tutaj czy chcemy... No jakoś podlepszyć, 40 poziom. No jest trochę słabo jakim jakbym miał być szczery. Tutaj ten łucznik 70... W kogo chcemy doinwestować jeszcze?
Ten ucznik jest w ogóle totalnym uselessem, według mnie. Ale dobra, już go trzymajmy. Aha, go możemy w ogóle jeszcze podlepszyć za... diamenty. Dobra, wiecie co? Ostatnie pieniądze albo nie wpakujemy sobie w naszego bohatera. Nie wiem, w co wpakować, szczerze mówiąc. Wszystko wydaje... Znaczy, no jest dużo rzeczy, które wydaje mi się ciekawe. Może w Zeusa. Okej. Okay. Podlepszmy sobie go. Co on tutaj w ogóle ma? Aha, dobra, cooldowny wsadzaliśmy w niego, okej. Okay. Dobra, więc wpakujmy sobie wszystkie pieniądze tutaj w tego Zeusa. Zwiększyliśmy chyba jego obrażenia o 500, więc jest nawet ładnie. I co? I idziemy sobie pokonać jeszcze jedną wioskę. Aha, sprawdźmy w ogóle, czy smoki działają. To jest dosyć ważne. I z tego, co widzę, to nie działają. Jest jakiś problem z połączeniem się z grą, niestety. Więc no co, nie będziemy sobie walczyć dzisiaj z tym smokiem. W następnym odcinku zawalczymy. A w dzisiejszym spróbujemy... Spróbujemy coś tutaj pokonać na tej mapce. Pewnie to jest w ogóle wioska z orków, tak? Co to daje nam? Okej, okay. Buffuje naszych kopaczy. Więc chęcią sobie to wygramy. W ogóle nie wiem, czy dobrych podlepszyłem szkieletów. Ci muszą podejść, żeby coś bić, ale mam wrażenie, że zadaje dosyć dużo, tym bardziej, że oni tam biją 500. Zaraz sprawdźmy. Okej, okay. Krystal szans. Dobra, większa szansa na kryształy. Okej, okay, 51 tysięcy nabił. Wow. Szczerze mówiąc, ja jestem w szoku, że aż tyle obrażeń. Aczkolwiek 83 poziom, no jednak wymaga. Ten nasz boss, ten Heroes, już nie bije aż tyle, co ta nasza dwójka bohaterów, których dzisiaj podlepszyliśmy. Jest to... no coś dobrego. W sensie, no ja jestem w szoku, że przy samymi przedmiotami da się tak to podlepszyć. Fajnie, fajnie. Dobra. W ogóle ten... czekajcie. Chodźmy sobie tutaj. I tutaj zwiększamy szanse na wydobycie tych kryształów, co nie? Kopiąc. Aczkolwiek problem polega na tym, że mamy tylko jednego kopacza i on nie kopie... On kopie nam złoto, nie kryształy. Jak mam go przestawić na kryształy? Aha, on chyba podczas kopania... Czekajcie, bo tych się jakoś przestawiało. Okej, jeżeli na nich klikniemy, to możemy przestawić. Tutaj tak samo jest? Nie. Dobra, ich się nie da. Oni kopią złoto i przy okazji mogą wykopać nam coś innego. Tutaj potrzebujemy to w ogóle skraftować, tylko do tego potrzebujemy 60 diamentów. Więc trochę sporo, ale spoko, jakoś sobie to wyfarmimy. Tutaj możemy sobie kupić... Aha, możemy sobie podlepszyć. Myślałem, że możemy sobie kupić następnego. Dobra, czyli musimy iść po prostu na mapę, dalej walczyć, żeby mieć więcej tych orków tutaj. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam dokładnie, skąd oni się wzięli. Wydawało mi się, że stąd, ale jednak nie. Stąd też na pewno się nie wzięli, ten jeden. Czyli chyba tutaj, jeżeli przejmujemy... Czekajcie, czekajcie. Może tutaj? Nie. Tutaj podlepsza nam szukanie tych kamieni. Nie mam pojęcia, dziwne. Ale dobra, lecimy sobie z kolejnym zamkiem. Patrzcie, jakie tutaj są obrażenia robione. Oczywiście musimy użyć tych naszego maga, bo on tak naprawdę pewnie zadaje większość obrażeń, jak tutaj podchodzą i biją te obrażenia. Zaraz sobie zobaczymy w ogóle, jak to wychodzi tam w... obrażeniach zadanych. No tak, ten mag, jak wypuściliśmy, to zadał najwięcej obrażeń. Ci na samej górze to byli ucznicy, więc ich nie zaliczam. Okej. Okay. A myślicie, że zdamy sobie radę z 20-tysięcznym poziomem? Raczej nie damy sobie rady, więc nie ma co próbować chyba. Okej. Okay. Aha, dobra, już wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Tutaj mamy na dole podlepszenia, które dają nam buff dla tych naszych orków, którzy kopią. A tutaj te czarne to są po prostu ci orkowie. Każdy przyjęty punkt to jest, są nowi orkowie, workersi. Tylko wydaje mi się, że dosyć łatwo przejmiemy te punkty. Jak one mają po 300 obrony. To wiecie, co zrobimy chyba? Zaatakujemy sobie ten najcięższy punkt. A ja poza odcinkiem zdobędę całą resztę. Po prostu, żeby nie marnować czasu, co nie, zaatakujemy sobie 1100. A jeżeli one mają tutaj mniej obrony, no to wiadomo, że pójdzie mi z nimi o wiele łatwiej. Zresztą zobaczymy, czy w ogóle uda mi się ten punkt przejąć, bo wydaje mi się, że mogą być jakieś komplikacje. Dobra, chyba przeceniłem moje możliwości. Bo jednak ta katapulta mnie dużo bije, bardzo, od nich. I ten łucznik nie jest w stanie mnie aż tyle leczyć. To się dopiero... No dobra, nie przyjmiemy tego. Okej. Okay. To aż zdziwiony jestem, że to się nie uda. Czyli to oznacza, że z tym smokiem też się może nie udać. Jeżeli tutaj są problemy. No tak, dojechała nas ta katapulta.
Ale słabo. Kiepsko. Ale ciekawe, w sumie nie przypatrzyłem się, jak duży zapas mieliśmy. Więc chyba w następnym odcinku po prostu przejmiemy sobie tych workersów. W dzisiejszym odpuścimy sobie przejmowanie już ich. Tutaj w ogóle mamy dosyć sporo mapy przejętej, tym bardziej jak tam przejmiemy ten 1100 poziom. To tutaj cały dół w sumie praktycznie będzie przejęty. I ta strona mapy. I zostanie nam reszta do przejmowania. Ale co, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I widzimy się w następnych odcinkach z Growcaster. Siemano!